No dobra, siema, z tej strony Wolfi. Może ktoś obejrzy, może nie. Dzisiaj zaczyna swoją przygodę z Daylight and Python. Jeszcze w to nie grałem, jedynka mnie mega wciągnęła. Ja nie wiem co tutaj, co poustawiać, tak się wyjdzie. Albo to potnę, albo będzie gameplay z takim komentowaniem przeze mnie, jak to zazwyczaj gracze robią. Podczas grania coś. Przygotowuję, weźmiemy wytrzymałości. Dobra. To zaczynamy. Normalna, łatwa. Zasoby. Chyba te na tym samym poziomie. Trochę mniejszy. Normalna. Bardzo dobrze jesteśmy wspomagane. Niech oni tutaj wleczą, że to nie wyszło. Realistycznie. Matematyczny sprint. Ustawienia tak jest. Widzisz, na jeden mieć tylko znajomy ustawienia. No, mogę rozwijać prolog, w pojęcie prolog, w czasie dopisano po prostu rodzaj gry. To jedzie. Z kopsem. Oczywiście,
wspomniałem ze Szymaru tej ucieczki. No dobra. Oho. Można powiedzieć. Ja cię kręcę? Silny jesteś. Ale proszę robić takie podtypy, bo ostatnio grałem sobie w Assassina i zapominam, że nie wszystkie gry to Assassin. Dzięki. Dobrze cię widzieć, Spike. Ile to minęło? Szmat czasu. Ha, ale nie rozklejaj mi się tu. Dokąd idziemy? Ja z gościem ma głos. Niesamowite. Tego, Johnego. Co takiego? Z... Trochę do konserwania. Nie wytrzymuje dwóch lat, a ty trzymasz się już od ilu? Czterech? I nadal żyjesz. To ma podobne tak do Barry Chaudi. Wiem, ale ja jestem zajebisty. Mogę to dać. Jasne, jasne. A to nie do końca. Chciałbym mieć tyle energii, co ty. Masz coś w sprawie Jane? Po Nowym Paryżu ślad się urwał. Którą szedłeś trasą? Przez Baines czy Gary? Baines, ale za dupie. Pięć chałup na krzyż i rozklekotane ogrodzenie. Patrz, Aiden, ul pełen miodu. Nie możemy zmarnować takiej okazji, prawda? No ba. Rozejrzyj się. Kto wie, może rośnie tu też rumianek. Jeśli chciałeś mnie rozdrażnić, to ci się udało, kolego. O, to jest przetrwanie, Robin. Nada się. Wyjrzał na zapas. Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? A, ta, miała takie powiedzonko. Pamiętaj, rumianek i miód to od losu prawdziwe są dary. Połącz je, a może się dowiesz, czym jest wiek stary. Schemat. Jeszcze można go schemat przyśpić. O. Tak. Jeśli podróżą do domu, bo nie pozostałem tutaj, gdyby mi się nie zostawię sobie, żeby poczuć się na... Dobra, jak się leci za poczucie, co mamy? MBT się prawda szybko wzięła powrót. Płacek, rumianek, dziennik. Mapa. Nie ma. Umiejętności. Oczekajcie mnie, to jak jedynka. Pana znowu maksowamy. Chodźmy, już niedaleko.
Wiecie? To tutaj. Chodźmy. Nie zamyka tego? Mało odpowiedzialnie. Wow. Ktoś tu miał kurna chatę. Zamknięte. Spróbuję wejść tędy. Zobacz z drugiej strony. Zabierz, co się nawinie. Jasne. To się odpłynie gdzieś tam. Dobra. Zobacz z drugiej strony. No to wypłyniemy z drugiej strony. Widzę. Jakiś to latarka była, tylko jak tego użyć? Tego co widziałem. Pajki. Ciemny. Dobra. Ciemny pokój, niczego. Ciemno. Ej, nie powiem gdzie. Nic nie ma. Impreza. Do tego czasu GRE całkiem straciło kontrolę nad wirusem. O, to później się odbywa. Żeby o tym zrobił więcej, bo za to. 5 lat później. Do artykułu z gazety 11 lipca 2020. Co mamy? Nie, bo ja wiem. Nic tu nie ma. To co do działku? Pora się pożegnać. Jak to? Zaczynam się o ciebie martwić, a wiesz jak to jest. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znak, że czas odejść. Kurwa. Nie wiem, co było. Ciekawe, jak smakowało wtedy wino. Huduju wudu. Brzmi znajomo. Chyba przeszukałem. O, jeszcze, dobra. I to nazywali sztuką?
chwilę, czekam, czekam. Jest wycią. Nic, zero. Jeszcze wiesz coś? Pusto, żeby zamknąć. Przeszukaj tam. Jeszcze wiesz coś musi być. Jest wróci, to chyba wszystko wyrwałem. Zamknij wam te drzwi. Jak to podna zmienić? Nie ma łatwiej jeszcze. No dobra. Nie ma co do tego tam prawa. Chyba wszystko przeszukałem. Sporo podacia. Można też maturać poczuć trzeba. Thank you.
trzeba by się czasu wycięcie jakiejś rutynatury, co mamy z którego. Szukaj domu, kurwa, przeszukałem. Przecież przeszukałem ten kurna dom. Już nic nie ma poza zamknięciem drzwi. Boże, no. Zobaczmy, co kurna będzie. Pyk, pyk. Może tam na górę się wyrozumieć? Jakoś coś? Przeszukaj go. No, kurwa, ja przeszukałem go. Jasne, czuł by to było. No chyba w ogóle nie wiem, zamknąć. Już tam też zamknąć. Bo to coś nie dało. Mocno skomalać, bo jest nie widać. No dobrze, w dziwą przy tym łamą. No wiem, dobrze.
Co może się kurwa Wilhelm Google wspomóc? Przyczepiło, zaczyna kręcić. Przecież kurwa nie mam nic do znalezienia tam. Kurwa, to. No, słuchaj. Wyjdziemy z tym, który mam z drugiej strony, jak już chce się wejść. Jakieś zombie, bo zombie chyba tutaj tylko są. Wyskoczyć. No zobaczmy. No, to jest naprawdę zgłupia. Tam nie mam jak wskoczyć. Nie robię coś takiego. Robi się pojawia, ale tam inno.
wejścia. Kurwa, nie wierzę. I ze mnie gałwan jest. Wzruszające. No bardzo, przepraszam, tej do widzenia. No. Nie ma to jak impreza z okazji końca świata. Zginęli na własnych warunkach. Też chciałbym mieć tyle szczęścia. Aiden, pójdę na górę. Zajrzyj do ogrodu, okej? Okej. Słuchaj, na pobija. Przynajmniej byli razem. Miała klasę. Przeżył. Death Note. Najdroższa Mary, przepraszam za tę ucieczkę. Podobno jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś, za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do ciebie. Dość uciekania. W mordę. Hej, Dave, chodź, popatrz na to. Co tak tym kurwa wejść, nie? Chyba ma jakieś kurwa schody? To są te, co otworzyłem, co się kręciłem jak ten schod. Znowu to na dole będę szukał niewiadomego czasu. Co są, że tam się wtargać. Może i nie. Siadaj, stary. Proszę. Prezent? Mówiąc bardziej konkretnie, to dar od bogów. Znalazłem tę broń przy ciele jej właściciela. Oby tobie bardziej się przydało. Ładna na słabej zwola. Masz. Wygazowane. Ale się z ciebie francuski piesek zrobił. Pij. Że też koniec świata okazał się taki spokojny. Wiesz, kurde, jak to wtedy. Przynajmniej do zmroku. Fakt. I ten mur w Starym Mieście. Gdyby Crane mógł to widzieć. Kto? Mniejsza z tym. Aje. Crane. Super postać. Wytropiłem tego faceta. Dobra, no właśnie, jakiego? Co? Jakiego? Nie zgrywaj się. Zostałeś pielgrzymem, żeby dorwać skurwiela. Wolca. Mam kogoś, kto go zna. Co? I teraz mi to mówisz?
Ha, kiedy dostałeś piwo, mogłeś się domyślić, że świętujemy. Typ jest w Villedor i podobno wie coś na temat Waltza. Villedor? Więc jestem tak blisko, co? Ej, mam do ciebie prośbę. Dostarczysz to do Gary? Masz po drodze. Nie lubią tam pielgrzymów, ale dobrze płacą. A gdzie ludzie lubią pielgrzymów? Ludzie się nas boją. Każdy chce po prostu przetrwać. Może. Ale kiedy trzeba się przedrzeć przez hordę zarażonych, to wtedy przychodzi koza do woza. No dobra, ale masz o mnie dług. O, żeby jeden... To co z tym gościem? Cóż, gadałem z nim przez radio. Nie przedstawił mi się. Zdaje się, że ma coś do ukrycia. Widzisz antenę na wzgórzu? Dzięki niej pogadasz z tym gościem. Będzie czekał na ciebie o świcie na częstotliwości 140 i 200 MHz. Powiedziałem, że się odezwiesz. Co chce dostać w zamian? Nie powiedział. Ale nie należy do tych, którzy pomagają za darmo. Tacy to raczej nie istnieją. Co? A ja to co? Stary pryk, który lubi wyścigi i każe wypytywać o swoją szurniętą dziewczynę. Ej, nie szurniętą. Może Jane jest trochę impulsywna i... Zawsze pakuje się w tarapaty, ale gdybyś tylko zobaczył jej... Dobra, dla mnie trochę za wcześnie na takie rozmowy. Oczy. Chciałem powiedzieć oczy. Piękne, stalowe, duże. Nie sądziłem, że można się tak jarać oczami. No bo gówno wiesz o świecie i życiu. I o kobietach. A pewnie masz rację. Jeszcze zobaczysz. W końcu znajdę Jane. Zbudujemy dom, zamieszkamy tam. Nikt nas stamtąd nie wypędzi i przestanę się wałęsać jak kretyn. A wypiję za to. A ten Waltz? Kto to jest? Jakiś krewny? Nie, bynajmniej. W takim razie dlaczego go szukasz? Powiesz mi kiedyś? Tak, kiedyś. No, czas na mnie. To kiedy się zobaczymy, a? Za kolejne 2 lata? Może. Trzymaj się. Obyś znalazł tego Waltza, czy kogo tam szukasz. I pamiętaj, 140 i 200 MHz. O świcie, typ będzie czekał. Zabrudzonek i... Łapiki jednoręczne. Dotrzymałem ten. Dobra. Dobra, piwo po prostu. Dobra. To teraz skończę nagrywanie. Bo tutaj za długo trwa. Najpierw jedno wrzucenie. Niech się zapisze i będę grał dalej znowu. Zagrywając. Na raz.